Cześć. Kufarek, w którym nic nie ma. Wychodząc z miasta, rzuciłem okiem na to miejsce. Jest Patty. You belong to the Don's gang. You have... The Don's men are thieves. They'd steal the teeth out of an old lady's mouth and claim they did it to stop her biting herself. Always have an excuse. Always doing it in the interests of the island. But pirates are a... At least pirates have skills. No. Never. Strange. Says that his boss... Ha! Well, he has no sure... Let's hope he regrets... All right. What is going on? If I tell you something, I'm trusting you. And you better not think about crossing me. So when I said my father was on this island, I meant was. So he isn't on the island anymore? No, I don't think so. Something every villain in town would kill his own. And you thought you'd give me... Hey, I didn't ask you. You've helped me, but that doesn't mean I have... I've only known you 5 minutes. What are you... Well, according to the paper you found, my father had... According to the clue, I need to... It's your... I'll lead the way. Maybe... Sure. Akrobatyka. I otwieranie zamków. Make sure you keep... Otwieranie zamków. No to jest przydatne. To trójka. Ona ma zardzewiały miecz, Kol. Łodzik. Wiecie, i poza tym wy z questów nie dostaniemy tyle expa jak za zabijanie potworów. Szczerze. To w tej grze akurat tak jest. Że grosze się dostaje za te questy. No nie oszukujmy się. A to tak przynajmniej tutaj sęp. Nie wiem, jesteśmy razem w grupie, to będziemy razem expo dostawać? Zastanawiam się. Czym, że następuje pomoc, że tak powiem. Oj, Soski. Nie chciałem cię uderzyć. Przepraszam. Przepraszam. Dziewczyna moja. Keep close. I'll get them. Ah! So much for that thing. I'll get the bastard. Ah! Yeah! Great. Dobra. Idziemy dalej. Ja wiem, gdzie idziemy. Ja ogólnie wiem, gdzie idziemy. Myśliwy, poziom 9. Watch it. Yeah. Great. Dzisiaj i tak naprawdę bardzo szybko zdobywam doświadczenie. Teraz jeszcze tylko 1000 mi brakuje. Keep close. Are you ill or just stupid? Jesteś chory czy głupi? Ale powiedziała ill, a nie sick. Ill to jest bardziej taka choroba przeziębienia, a sick to jest taki bardziej pojebany, że sick, że chory. Ej, pomóż mi, kurwa, gdzie ona jest? Gdzie ta kurwa jest? Picie wody z beczki leczy twoje rany. No nieźle. A, poszło z tamtym walczyć. Stay where you are. Ah! Yeah.
Well done. I'll get them. Yes. Nie trafiłem. Well done. Tam dwa sępy się jeszcze patrzą. Ej, no sępy też ubijmy. I'll get the bastard. Sorry. So much for that thing. Widzę, że idzie jak najszybszą drogą. Follow me. Okej. No już bardzo mało brakuje mi tego XP. Dziesiąty level to już tak poważnie brzmi. Wiem, ja wiem, gdzie my idziemy. Wy nie wiecie. Tam, gdzie wielokrotnie chciałem zajrzeć. Szkielecik właśnie. On jest na środku drogi. Na środku drogi. Bo ja go wybawiłem tak daleko. Watch it. So much for that thing. No sporo expa dosyć. Get ready. Where do these things come from? Get ready. That's the last we'll see of you. Już mało mi brakuje. I'll get them. To bojownik szkielet. That's the last we'll see of you. 120. Trzy mikstury miał. Wow. Coś odkapać będzie mu można. Na pewno. Pewnie ona będzie chciała. Dobra, na razie nie odkapuję. Może to być. Finally. O, exp. I hope so. There should be something in one of these graves that will give us a clue what here. If some... Consider... Yeah. A little more for me. Najgorsze jest to, że on tak długo odkopuje to... Dobra, to to. Są jeszcze jakieś groby? Kuferek jeden. Prawo, lewo, prawo, lewo. Here. Let me see. This is it. The next clue. The... What is... Are you this quick on the questions with them? Or are you working with... I don't... Like that? This shows that my father... He's left a series of clues as to how we... A pirate with buried treasure.
might not be original, but no one's found it so far, have... No, but Romanov's worked out what your father did. Yes, and I'm damned if I'm going to let him get his hands on... My father would have a fit if he knew I'd let it fall into Rome. What? He knows, and one thing you can... Are they some... Yes. I haven't heard of them. Your father got around the island. You think he could have found them? It's possible. If he saw them and they're shiny, he'd have taken them. The casket you found contains... I'm just not sure. It says there are 5 unmarked graves on the island. But he think some... Then... You... So... You are... Or are... What do you... Yeah. Good. And be... We're not... I'm not... He could... Lock... You... The... There must... He's... The storms... He knows it. Dobra. Wszystko wiem i w sumie pamiętam trochę. Ale chciałem teraz właśnie siły dodać sobie troszeczkę. Tylko mogę dodać 6 punktów, ale wtedy tych 5 nie poświęcę w walkę. Bo chyba 5 trzeba, a nie 10, tak? Bo jeśli 10, to w sumie nawet cieszyłbym się, że nie dzieli mi 1 punkt nauki. Kto mnie mógł tutaj czegoś nauczyć? Ty chyba. 10. Jola. Good. Jeszcze 4. Albo dodajmy sobie 5. No już powoli, nie mamy tyle pieniędzy. Dobra, wiecie gdzie pójdę? Pójdę do lasu polować na gnomy. Serio. Now is not the time to talk. Akrobatyka w Gothiku 3 pozwalała ogólnie, że nie ginę. Tutaj akrobatyka obniżałaby moje obrażenia od upadku o połowę. To mi się nie opłaca. I ogólnie jestem przeciwny tej akrobatyce. Ogólnie akrobatyka w 3 jeszcze była w porządku, tam był bardzo duży świat. I na przykład w Nordmarze to trzeba było naprawdę korzystać z tracenia swojego życia kosztem eksploracji. A tutaj no nie, nie jest tak, więc... Więc wyjebane. Sprawdzimy może ten kowal, jakie ma tutaj przedmioty. On się cieszy, że może nam sprzedać oręż normalnie. A on kostury ma same. No to lipa. A te gnomy, z tego co pamiętam, to one się respią. Więc fajnie. A nie, one to chyba po prostu były.
A to są te niebezpieczne potwory. To niezłe niebezpieczne potwory. Szalej druida. Czy mamy parę ich? Jeden. O dziwo. Pierścień. A mogę chodzić i jeść. Ja pierdolę, nie wiedziałem. Serio nie wiedziałem, bo w Gothiku no na przykład... Wiecie, bo ta gra przypomina Gothika trójkę. Ja tak z automatu, ej, no na pewno nie można. I've dealt with... Really? Yeah. Gnomes? Well... Listen, don't tell anyone about this. The boys will never let me hear the end of it. Sure. Thank... No, dużo mi pieniędzy dałeś. Ale fajnie, mogę sobie biegać. Szkoda, że nie można jakoś szybciej biegać w tej grze. Nie wiem, jest coś takiego jak sprint. Chodź. KFC sobie zjem. Jeszcze jedno KFC. Jeszcze jedno KFC. I jeszcze jedno KFC. Ja mogę sobie jakieś nowe rzeczy tutaj napchać. Będę musiał gotować, znaczy upiec niedługo sobie jakieś rzeczy. Idźmy w tą stronę, bo tu gnomy powinny być w tym lesie. Wszędzie powinny być gnomy. Dziwnie tak grać tą grę, bo gramy pierwszy raz tak w zwarciu walcząc. Zawsze to inaczej to wyglądało, są gnomy. Noc jest? No, powoli się zbliża jakby.
gnomy. Ile mamy już tego? 3. Już chyba dopiero. Strzelają w nas. Ojeju, sporo ich jest. Horda gnomów. Nawet zadaję obrażenie. Rzucają jakimiś śmieciami, grzybami. Niebezpieczni są. Niebezpieczne gnomki. Bo ich jest dużo. One nigdy nie występują same. Właśnie mają kumpli. O, śmiesznie się z nimi gada. W przyszłych Rizenach będziemy gadać z gnomami. Serio. Wódz. Wódz miał jakąś siekierkę. No, 20 obrażeń. Mają chatę z zamkiem nawet. Mogę iść spać. Śpi do rana. Szkoda, że ogniska żadnego nie ma, bym sobie mięska zrobił. Mały rubin. Nie gadają na to, że to jest świecące coś XD. Jedną skórę dzika jeszcze potrzebujemy do tego zadania. Uda mi się na pewno to zrobić. Tutaj mogę iść. Okej, tu jest most. No, sporo expo potrzebujemy do 11 poziomu. Cały czas jestem myśliwym. Chyba wiem, co będzie w tej... Tak, już widzę. Co jest w tym... wieży, w tej wieży. Tak widzicie, nie jest ich tak mało. Magiem dawałem radę, ledwo dałem radę, pamiętam. To chyba miałem niższy poziom. Chyba nawet na pewno. Mogę tak walczyć. Nie!
Duży miecz fajnie się przepija przez tarczę, bo jednoręcznym nie mógłbym tego zrobić. Nie, ja chciałbym jednoręcznym walczyć. Fajnie się walczy z dwuręcznym. To zależnie od gry. Nie ma tak, że dobrze się walczy jednoręką, dwuręką. A czy zależy też od takiego człowieka, nie? Takich indywidualnych rzeczy. To co lubi, co nie? Jeden lubi... Też mogę tak żartobliwie powiedzieć, że jeden lubi gówno, drugi lubi... Nie, miód. Job well done. Zawsze jest tak symetrycznie. Skórzany hełm. O, dobrze pamiętam, że chyba tutaj hełm był. Czy nie pamiętam, tak... Kask jakiś tam, jeden. Zawsze coś. Kufer żeglarza. Tylko kojarzyłem, że tutaj raczej mag był. O, ochrona przed lodem. No, na razie nie mamy okazji dostać obrażeń opartych na lodzie. Ale nie umarły, bo władcę spotkałem. O kurwa. Najgorsze jest to, że jak walnę w ścianę, to tak 2 sekundy on się ogarnia. Wszystko dlatego, że przy ścianie. Wow! Jestem w szoku. Pierścień wasalny. Coś kojarzę właśnie z tymi pierścieniami, że było. Minus 10 mądrości. Pamiętam, żeby ich nie sprzedawać. Muszę pamiętać. Puc. Chodźcie, pajac. Fajnie zabija takie gnomki. Właśnie najmniej, znaczy rzecz, którą najlepiej pamiętam z tej gry, że na wschodzie wyspy jest dużo gnomów. Dobra, w dalszą podróż uda mi się następnym razem. Patrzcie, jesteśmy pod tym, pod kasztorem. Dzięki za oglądanie.